Proszę, proszę. Klucz jest w zamku po drugiej stronie. Gdyby udało mi się go wypchnąć, może mógłbym go użyć. Za tymi drzwiami jest pokój White'ów. Nie prześlizgnę się pod nimi. Muszę znaleźć sposób, by je otworzyć. Hej, detektywie! Chce pan wiedzieć? Proszę wejść do środka. A wtedy... Witam w moim domu, inkwizytorze. Kto pani powiedział, że jestem detektywem? Jestem wizją... Po prostu widzę rzeczy, których inni nie dostrzegają. Jasnowidz? Naprawdę? Co za zbieg okoliczności? Ja również. Bije od pana cierpienie. Czy tak jak ja miała pani wizję? Wizję morderstwa? Morderstwa państwa White. Młody człowieku, instynkt do pana przemówił. Pan jest artystą, nieprawdaż? Jestem także artystą. Być może zechciałaby pani kupić jeden z moich obrazów. Proszę to wziąć. Podobno Napoleon przywiózł to z Egiptu. Przedstawia Tota, egipskiego boga wiedzy, Ibis Nilu. Pomoże to panu w śledztwie. Będę tam, by pomóc panu odnaleźć właściwą drogę. Będę pamiętać o tym, co mi pani powiedziała. Kto wie, może kiedyś sam będę potrzebował pani talentów. Jeśli będzie pan potrzebował jeszcze jakichś wskazówek, proszę przyjść do mnie. Jest pan detektywem, czyż nie? Czy kontaktowała się pani z państwem White? Oczywiście, gdy jeszcze żyli. Jeśli widziała ich pani po śmierci, to nie moja sprawa. Ja tylko byłam ich sąsiadką. Czy możemy porozmawiać na temat nocy zabójstwa, nie używając pani daru? Rozmawiałam z policją, młody człowieku, ale oni mi nie uwierzyli. Co pani powiedziała policji? Wszystko powiedziałam policji. Czytał pan raport? Co o tym wszystkim mówią? Że jestem wariatką, tak? Proszę mi powiedzieć, co pani naprawdę widziała tej nocy, używając konkretnych terminów? Rzucono na nich cień. Czułam jego obecność. To zło. Może je pani opisać? Czy było zbyt abstrakcyjne, by ująć je w słowa? Starożytne, ciemne, hipnotyczne oczy. Autorytaryzm. Widzę kolor jakby rubinowy, jak krew. Czy te siły zła spowodowały ich śmierć? Pańskie oczy spotkały jego. On wie, że pan istnieje. Jego złość nie została stłumiona śmiercią White'ów. Czy nie mogłaby pani być nieco mniej chaotyczna? Proszę opisać to zło. Jakie ono było? Niech pan się strzeże. Zło jest pokusą. To pierworodny grzech człowieka. Pani Luazu, nie mogę aresztować sprawcy na podstawie majaczeń o złych mocach. Czy może pani być bardziej precyzyjna? Moich słów nie da się zrozumieć, panie McPherson. Można je tylko poczuć. Niech pan przyjdzie później. Muszę odpocząć.
Proszę, brukowiec pod drzwiami. No i... Proszę. To pierścionek zaręczynowy. Jakie to romantyczne. Wewnątrz jest inskrypcja. Dla kochanej Fej. Kto to jest Fej? Zapach eteru, ale mocniejszy. Kręci mi się w głowie. Wygląda na czarną farbę do włosów. Co mogę panu podać? Poproszę butelkę czerwonego. Proszę pana. Chciałbym zadać kilka pytań na temat dwojga przyjaciół. Czy mogę w czymś pomóc? Jak brzmi ich nazwisko? White. O, White'owie. Przykro mi to mówić, ale White'owie nie żyją. Znaleziono ich zamordowanych w pokoju. Straszna historia. Gus McPherson, prywatny detektyw. Prowadzę dochodzenie w sprawie śmierci państwa White. Trzeba było tak od razu, detektyw. Bada pan sprawę morderstwa White'ów? Czy policja ma podejrzanego? Powiedziałem, co wiem. Na pewno widziałem kogoś siedzącego przy oknie przez cały wieczór. To moje zeznanie. Mogą z nim zrobić, co im się podoba.
Niech pan będzie miłym facetem i powie mi dokładnie, co pan widział tej nocy. Nie wiem nic więcej. Wiem, że Petit, recepcjonista hotelu Orfe, długo rozmawiał z inspektorem Lebrun. Wyglądało na to, że sporo wiedział na temat sprawy White'ów. Dziękuję. Nie ma za co. A, to znowu pan. Jaki jest związek pani Loiseau z tą sprawą? Czy była świadkiem? Może jest podejrzaną? Czy można jej ufać? Pani Loiseau może być nieco ekscentryczna, ale jest naszą najlepszą klientką. Mieszka w hotelu Orfe już od wielu lat. Pani Loiseau jest nieco, jakby to powiedzieć, szalona? Niewielu ludzi ośmieliłoby się twierdzić, że wyczuwają zło. W każdym razie ja na pewno nie. Nonsens i przesąd. Każdy przejaw zła jest tutaj z pewnością ludzkiej natury. Ludzie potrafią być makabryczni. Dobrze. Jeśli to panu nie przeszkadza, to mam dużo rzeczy do zrobienia. Do widzenia panu. Czy jest pan pewien, panie Bouvet, że go pan widział? A tak, tak, jestem pewien. A proszę wracać do domu, pani Eloin. Obiecuję, że się tym zajmiemy. Och, dziękuję, panie Bouvet, jest pan taki dobry. Kiedy następnym razem będę w Season, przyniosę panu butelkę dobrego czerwonego wina. Obiecuję. Do widzenia. Do widzenia. A, buteleczka czerwonego. Dalej, następny. W czymś pomóc? Jest pan policjantem? Nazywam się Gus McPherson. Jestem dziennikarzem z Ameryki. Chciałbym zadać kilka pytań na temat sprawy Orfe. Nie zadaję się z dziennikarzynami. Rozumiem. Przeciwko dziennikarzom zawsze próbuje się zastraszania. Ja również nie powinienem rozmawiać z policją. Czy wobec tego możemy zrobić tu mały wyjątek? Czy ten twój szmatławiec jakoś się nazywa? Jestem dziennikarzem, ale nie mam zobowiązań. W tej chwili pracuję dla zagranicznej placówki amerykańskiej tajnej policji. Jestem tajnym agentem. Ha! Chciałbym w to wierzyć. Wolałbym jednak zobaczyć oficjalny dokument. Problem w tym, że w Ameryce nie używamy dokumentów. Wie pan, to mały kraj, wszyscy się tam znają. Tajny agent. Czy ja wyglądam na kogoś, kto urodził się wczoraj? Mój rząd nie wie, że jestem zainteresowany tą sprawą. Proszę mnie traktować jak prywatnego detektywa. Ach, więc teraz jesteś detektywem. Dlaczego nie hydraulikiem, skoro już o tym mowa? Mogę zobaczyć twoją licencję? Licencja? Oczywiście, że mam licencję. Mam ją w domu. Jeśli tak bardzo pan chce ją zobaczyć, mogę po nią pójść, ale stracimy przez to mnóstwo czasu. Nieźle, ale będziesz musiał wrócić. Nie istnieje coś takiego jak zezwolenia dla detektywów. Mam
Myślałem, że chce pan zobaczyć moją licencję detektywa z Nowego Jorku. Przykro mi. Miło mi słyszeć, że nie potrzebuje licencji, by pracować w Paryżu. To nie jest Nowy Jork, chłopcze. My, Paryżanie, nie lubimy takich drobnych niuchaczy. Kto cię wynajął? Tylko tyle. Moja klientka dobrze mi płaci za zachowanie milczenia. Jest bardzo czuła na punkcie swej prywatności. Otrzymałem rygorystyczne instrukcje w sprawie Ofe. Żadnych przecieków. Jeśli mnie rozumiesz, mam wiele do stracenia. Tylko pomocna dłoń, która popchnie moje śledztwo we właściwym kierunku. W ten sposób nie będziemy sobie wchodzić w drogę. Nie chcę utrudniać panu pracy. Zapomnij. Można się tu ugotować. Nie masz może jakiegoś drinka? A jednego na drogę. Obiecanki cacanki, he? Tak się składa, że mam coś dla pana. Wspaniała butelka czerwonego wina. Chyba pan nie odmówi. Nie jest pan nieco spragniony? Fa-fa-du-du-fa-ra-ra-ra-ra.